wymagał no, jakiegoś olbrzymiego wysiłku ze strony rywala. Popatrzmy, jak tracili bramki Wiślacy i popatrzmy, co sami starali się kreować w tym spotkaniu. Powiedziałbym, że te sytuacje, w których Barcelona strzelała bramki, były takie zbyt oczywiste. No naprawdę nie kosztowały szalonego wysiłku. Zdaje się, że możemy sobie zapisać na konto to, że Samuel to pozostanie w Barcelonie, bo to długo była wielka niewiadoma. Dzisiaj udowodnił, że jak najbardziej pasuje do tego klubu i że czuje się tam wyśmienicie i że przy nowym trenerze Pepe Guardioli może jeszcze osiągnąć dużo. Oraz sam fakt, że wystąpił w tym meczu i strzelił bramkę Thierry Henry, także rozwiewa pewne wątpliwości, ale niestety nie dotyczące drużyny Wisły. Masz na myśli transfer do Manchester United, o którym dużo się mówiło? Chyba rzeczywiście do niego nie dojdzie. Mariusz Pawełek, obserwując jego poczynania, dochodzę do wniosku, że takie spotkanie jak to z Barceloną dla bramkarza jest czymś świetnym, bo to jest jak witryna w sklepie. Można znakomicie się pokazać, nawet nie broniąc wybitnie. Nie, myślę, że nawet nie będąc ojcem zwycięstwa lub remisu, rzeczywiście można się w tej witrynie europejskiej pokazać. I powiem tak, że na pewno Mariusz nie jest sprawcą porażki, ani sprawcą porażki w ogóle, ani tak wysokiej. Natomiast myślę, że no, tabunu chętnych nagle nie będzie. No właśnie. Jeśli już można kogoś wyróżnić, to zarówno na podstawie tego dzisiejszego spotkania, jak i meczu z Bejtarem, tego rewanżowego, powiedziałbym ciepłe słowo o juniorze Diazie, który zastępuje Arkadiusza Głowackiego w środku defensywy. Wydaje mi się, że z tego zawodnika akurat Wisła Kraków będzie miała pociechę, choć to taka awaryjna sytuacja, w której jednak doskonale się sprawdza. Na pewno tak. Po prostu pokazał, że doskonale gra w piłkę, że nie ma stresu. Ma dosyć duże umiejętności i nawet to, że przy czwartej bramce uciekł mu za plecy eto'o, no, też jest w pewien sposób konsekwencją tego, że ani środkowi pomocnicy, ani stoperzy, przepraszam, ani boczni obrońcy nie umieli w jakiś sposób przeszkodzić bodajże Iniesie, który dogrywał do eto'o. No, Na pewno przy czwartej bramce drobny błąd Diaza, ale zaliczyłbym go właśnie do kategorii drobnych. Za dużego wsparcia niestety nie miał. Kolegów nie miał. Maciek, czy twoim zdaniem Wisła, wychodząc na murawę Camp Nou, miała jakiś pomysł na Barcelonę? Mam wrażenie, że nawet jeśli trener Skorża miał i długo go klarował zawodnikom, to im samym zawodnikom chyba zabrakło wiary. Jeśli nie przed meczem, to po paru minutach meczu no właśnie jakby pogodzili się z tym, że nie dorównają.